Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 25 czerwca 2022 roku. Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, powróćcie do tego, który jest waszym jedynym i prawdziwym Zbawicielem. Nie pozwólcie, by rzeczy tego świata oderwały was od mego Syna Jezusa. Sprawiedliwy sędzia da każdemu zapłatę, zależnie od jego postępowania w tym życiu. Bądźcie sprawiedliwi, to w tym życiu, a nie w przyszłym, macie świadczyć o waszej wierze. Uwolnijcie się od wszelkiego zła i służcie Panu z radością. Zmierzacie ku przyszłości, w której będzie mieć miejsce wielka niezgoda w domu Bożym. Trwajcie przy prawdzie, w Bogu nie ma półprawdy. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Przeznaczcie część swojego czasu na słuchanie Słowa Bożego, a będziecie bogaci w wierze. Nie zniechęcajcie się. Kto jest z Panem, ten nigdy nie doświadczy porażki. Idźcie naprzód drogą, jaką wam wskazałam. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.